Cześć i czołem, Izba Otrzeźwień, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie taki krótki test formy wujka z Nowej Zelandii z browaru zakładowego. Miałem okazję pić to piwo na warszawskim festiwalu piwa z kranu i powiem Wam szczerze, że była to rewelacja, bo ostatnimi czasy jak piłem coś z browaru zakładowego, to przeważnie były to dość słabe piwa, dość słabo trafiałem po prostu. No a tutaj to piwo zrobiło na mnie ogromne wrażenie i byłem ciekaw, jak tutaj smakuje to piwo z butelki. Czy nadal trzyma poziom, czy może jest troszeczkę gorsze. I dłuższy czas nie mogłem dostać właśnie wujka z Nowej Zelandii w żadnym sklepie. Tutaj u siebie przynajmniej jakoś go nie widziałem, w Lublinie też ostatnimi czasy nie miałem okazji wstępować do sklepów specjalistycznych, no ale wreszcie to piwo przyjechało i z tego co widzę jest tutaj towarka numer 2, więc jest szansa, że jest to całkiem inna warka niż ta, którą piłem na WFP. Najprawdopodobniej tak jest. Z datą przydatności do 17 czerwca 2020 roku. Także jestem ciekaw, jak to piwo wypadnie. Ekstrakt 15, alkohol 5%, składniki woda, słody jęczmienny, pszeniczny, płatki owsiane, płatki pszenne, chmiel, drożdże. Także nie mi trężymy czasu, otwieramy piwo, patrzymy co nam przyniesie ta buteleczka. Mam nadzieję, że także będzie pozytywnie. Oczywiście kapsel firmowy, browar zakładowy. Przejdziemy do zapachu z butelki. Przyjemnie. Troszeczkę cytrusów. Jest grapefruit, ale bardziej tutaj wybija się taka pomarańcza, mandarynka. Lekko kwiatowy zapach. Troszeczkę białych owoców. Ciutka słodkich owoców tropikalnych. Rzeczywiście w dalszym ciągu kojarzy mi się to piwo z Nową Zelandią. Przyjemnie, aromatycznie, troszeczkę mango, troszeczkę ananasa, brzoskwini. Także zapach jak najbardziej przyjemny. Przelewamy piwo do szkła i zobaczymy, co nam tutaj przyniesie. Tyle nam wystarczy. Piwo mamy już w szkle. Jak widzimy, barwa jasne złoto. Piana mało obfita, drobno i grubo pęcherzykowa, biała, taka niezaładna. Piwo mętne, także sprawdzimy zapach ze szkła. No, powiem Wam, że przyjemnie. Cytrusy na pierwszym planie, trochę grejpfruta, ale też gdzieś przebijają się tutaj taka mandarynka, pomarańcza. Zapach lekko kwiatowy, trochę słodkich owoców tropikalnych, troszeczkę białych owoców. Takie mango, litchi, troszeczkę ananasa, gdzieś brzoskwinia w tle. Ciutkę owocu dzikiej róży tutaj także wyczuwam. Trochę chmielowości także obecne. Także myślę, że przyjemnie. Zapach rzeczywiście kojarzy mi się tutaj z Nową Zelandią. Także sprawdzimy smak. Wasze zdrowie. Goryczka średnia, przyjemna, chmielowo-cytrusowa, w smaku grapefruit, głównie cytrusy na pierwszym planie, ale też troszeczkę takiej mandarynki, w smaku też troszeczkę właśnie takiej kwiatowości, ciutkę takiego owocu dzikiej róży rzeczywiście tutaj wyczuwam, ananas, mango, troszeczkę brzoskwini, piwo bardzo przyjemne, pijalne, goryczka odpowiednia, ciało myślę, że także. Ciało jest ok. W dalszym ciągu jest to piwo bardzo przyjemne. Myślę, że w jakimś tam większym stopniu nie odbiega od tego, które piłem na WFP z kranu. Może jest ciutkę mniej aromatyczne, ale myślę, że
Jest to jak najbardziej udany New Zealand IPA. W dalszym ciągu jest to dobre piwo. Godne na pewno spróbowania, godne polecenia. Bez wad. No bardzo dobre nawet. Bardzo dobre. Także myślę, że wujek z Nowej Zelandii jak najbardziej jest to udane piwo. Mi smakuje. Także moją opinię już poznaliście. Mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek. Oczywiście dawajcie znać w komentarzach, jeżeli piliście to piwo, jakie mieliście wrażenia, bo może niektórzy z Was mieli to szczęście i pili to piwo i z kranu, i z butelki, więc tym bardziej dajcie znać, które Waszym zdaniem wypada lepiej. Także to by było na tyle w tym odcinku. Myślę, że żegnam się z Wami. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, do zobaczenia i Wasze zdrowie.